Poranek Radia to KFM. Bartłomiej Sienkiewicz, publicysta, analityk, ekspert do spraw wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Rozmawiamy oczywiście w kontekście wizyty prezydenta Dmitrija Medwiediewa, która się dzisiaj zaczyna. I takie słowo, które przez wszystkie przypadki jest przy okazji tej wizyty tak oczekiwane i mimo wszystko odmieniane, to jest słowo przełom. Będzie jakikolwiek przełom, czy w ogóle może być jakikolwiek przełom przez taką jedną wizytę. Tak, no to zawsze istnieje taka poezja okołowizytowa i tutaj o chyba jesteśmy tego świadkami. Myślę, że to trochę media kreują takie, takie wydarzenia. Ten przełom się już w pewnym sensie dokonał i on się dokonał paradoksalnie nie za sprawą, w moim przekonaniu, pana prezydenta Miedwiediewa, tylko za sprawą pana premiera Putina i to jeszcze zanim... Polską światem wstrząsnęły te wszystkie tragiczne wydarzenia. Ja chcę przypomnieć po prostu to przemówienie Putina w Westerplatte. Ono było z polskiego punktu widzenia miałkie. E, nic nowego, czego byśmy nie widzieli, nie zostało tam powiedziane. Ale ono było adresowane głównie do Rosjan. Ale ono było adresowane do Rosjan i one w stosunku do tego, co Rosjanie uprawiali do tego momentu, było by, absolutną zmianą. Więc ten przełom się już jakoś dokonuje w tych stosunkach polsko-rosyjskich, ale to jest proces i tak naprawdę nie do końca wiemy, co jest na końcu tej ścieżki.